A w tym odcinku ciąg dalszy alpejskiej trasy widokowej Großglockner Hochalpenstrasse. Na drugi dzień wprawdzie miałem zaplanowane jedynie lekko ponad 300 km, więc mogłoby się wydawać, że zrobię to migiem. Jednak nie mówimy tutaj o autostradzie, lecz o przeskoczeniu przez austriackie pasmo Alp. Patrząc na wszystkie drogi alpejskie, które w tym wyjeździe dane było mi zobaczyć, to faktycznie tu mamy do czynienia z autostradą. Jest to bardzo mocno turystyczna trasa, więc panuje specyficzna płynność ruchu. Tym razem jednak udało się, bo ruch na tej trasie był w tym dniu akurat bardzo znikomy. Będąc tu prawie dokładnie 10 lat temu, sytuacja z natężeniem ruchu wyglądała zupełnie inaczej. A tak swoją drogą, to jak ten czas szybko leci, a ja dalej młody. Ten fragment drogi to już takie trochę wypłaszczenie. Jestem w okolicach Biker Pointu. Swoją drogą to niedopatrzenie, bo nie wjechałem na niego, więc trzeba będzie tutaj jeszcze pewnie kiedyś powrócić. Ale wracając do ukształtowania terenu, to widoczne już w tym miejscu lekkie wypłaszczenie za moment zmieni się w kręty zjazd. Niby łagodne, płynne zakręty, ale zastanawiałem się, czy może w ekwipunku nie mam jakiegoś pampersa. Zresztą zobaczcie sami. We'll be right back.
Ta ażurowa konstrukcja po lewej stronie to, jak się pewnie domyślacie, droga, która prowadzi pod sam lodowiec Pasterze oraz masyw Grossglocknera. Doskonale na tych ujęciach widać, o jakich nachyleniach drogi tutaj mowa. W większości ujęcia z kamery bardzo mocno wypłaszczają drogę. Teraz jeszcze lekkie wspinanie, i to wężykiem, a może bardziej zygzakiem, aby znaleźć się w tym miejscu. Swoją drogą można pozazdrościć ilości pracy, którą mają tutaj ekipy pomocy drogowej, bo hamulce, sprzęgła tutaj mocno cierpią. Kilka pojazdów załadowanych na lawety dało się zauważyć w trakcie tego krótkiego przejazdu, a i podniesione maski samochodów z przegrzanym układem chłodzenia również. I tutaj dojeżdżamy do miejsca, w którym dokładnie widać, o czym mówiłem odnośnie wypłaszczenia drogi przez kamerę. Patrząc na to ujęcie, nikt by się nie spodziewał takiego nachylenia, a to w tym miejscu to jedynie 20%. Tak więc dotarłem do najwyższego miejsca na tej trasie. Na wprost lodowiec Pasterze i po lewej stronie najwyższy szczyt Austrii, no i Alp Wschodnich Grossglockner. Ile ma metrów? To sobie sami sprawdzicie. Albo umieszczę na jakiejś grafice, bo w tej chwili nie pamiętam. W tym miejscu permanentny zlot motocyklowy. I to przy 15 stopniach na termometrze. U nas już byście pewnie wybrzydzali, że zimno. Im dalej, tym coraz większy problem z miejscem na zaparkowanie motocykla. Po prawej stronie wypatrzyłem czerwone Eldorado, więc musiałem się blisko przytulić. Teraz to już prostowanie młodych, ale zastałych kości. Delikatny zwiat, czy aby dostatecznie blisko zaparkowałem, bo trochę nie mam czasu na jakieś dłuższe chodzenie. Moje przystanki wyglądały dosyć dziwnie. W większości czasu była to wymiana pamięci i akumulatorów z kamer. Trochę taki Japończyk na wakacjach. Poza tymi czynnościami starczało jedynie czasu na ewentualne uzupełnienie płynów. A już jakieś grubsze tematy kulinarne musiały zejść na plan dalszy. Będąc tutaj 10 lat temu, na jednej z tablic informacyjnych przeczytałem o corocznym cofaniu się lodowca Pasterze. Teraz mogłem sam to zweryfikować. I faktycznie, troszkę lodu było. I w ten sposób 30 minut minęło, więc koniec odpoczynku. Jedziemy dalej w kierunku Karyntii.